Witam serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Karoliną, która bierze udział, bo mogę tak powiedzieć, bo jeszcze bierze udział w różnych kursach duńskiego. Karolina, witaj serdecznie. Chcesz powiedzieć w kilku słowach coś o sobie? Ile lat mieszkasz w Danii? Co robisz? Ja jestem w Danii prawie 2 lata. W sumie zaczęłam się uczyć duńskiego praktycznie od początku, jak tu przyjechałam, ale w sumie moja nauka w szkole wyglądała bardziej tak, że przychodziłam na zajęcia i sobie myślałam, jakoś to będzie, ale no nie było. Więc raczej nic się w szkole takiego konkretnego nie nauczyłam. Okej, okay. A jak myślisz, dlaczego? Co było głównym powodem? Znaczy, w sumie to chyba tak nie miałam motywacji do tego i wiem, że teraz staram się uczyć codziennie. Wcześniej tak w ogóle nie robiłam, tylko chodziłam sobie do szkoły to 3 razy w tygodniu, ale jakby nic nie powtarzałam materiału, tylko co zapamiętałam, to okej. I w sumie się z tego cieszyłam, że coś już umiem nowego powiedzieć. Ale no jakby przez te 1,5 roku praktycznie nie było żadnych postępów, bo myślałam, że rozumiem, ale jak przyszło co do czego, do jakiejś rozmowy, no to jednak nie zrozumiałam, co oni do mnie mówią po duńsku. A do mnie dołączyłaś na początku roku i wykupiłaś od razu kurs grupowy. Tak. Jestem ciekawa, co ciebie zmotywowało do tego, żeby właśnie zainwestować w ten swój rozwój w tej opcji kursu grupowego, zanim w ogóle miałaś okazję wykupić tańsze produkty i mnie poznać bliżej. Tak jak właśnie już kiedyś opowiadałam, mam sytuację, jak musiałam zadzwonić, jak dostałam ofertę mieszkania i nic nie zrozumiałam. I zapytałam, czy może pani mówić wolniej, ale no nadal nic nie zrozumiałam. To stwierdziłam, że to jest niemożliwe, że ja już się uczę rok czasu, a nie mogę zrozumieć najprostszych zdań, no bo domyślam się teraz, że no tam raczej nic trudnego pani nie mówiła wtedy. I w sumie mówię tak, albo mi Kasia pomoże i coś zacznę mówić, albo już po prostu koniec mojej nauki i zjeżdżam do Polski. Och, to postawiłaś to na ostrzu noża, można powiedzieć. No w Miałaś. sumie to tak. Bo miałam już ogólnie kryzys, nie tylko z duńskim, więc stwierdziłam, no, trudno. Albo się zgłoszę do Kasi, albo nie ma już dla mnie pomocy. I Jeśli zgłosiłaś się. chodzi o to. I zgłosiłaś się i zaczęłaś od kursu grupowego. To jakbyś miała skupić się tylko na nim, zanim przejdziemy do innych kursów, które też w międzyczasie wykupiłaś, to jak w twojej ocenie ten kurs grupowy wpłynął na twój duński? Co się w nim zmieniło podczas trwania tamtego kursu? Na pewno się zmieniło to, że mówię pewniej po duńsku. W sumie to więcej też jakby mogę mówić bardziej po duńsku, bo wcześniej coś tam mówiłam, ale to tak raczej było w spolszczonej wersji, tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno mówię też swobodniej i właśnie tak już się nie boję po prostu tego, że jeżeli zrobię jakiś błąd, to sobie nie wiem, co pomyślą. Teraz po prostu mówię, no trudno, okej. I to jest też w części zasługa tego kursu grupowego? Tak, to na pewno. Pamiętam też, że właśnie w połowie tego kursu też miałam kryzys i właśnie tego dnia byłam w pracy i pamiętam, że pojawiło się właśnie twoje motywujące nagranie. I właśnie mówiłaś o tym, żeby nie można cały czas o tym myśleć. I pamiętam jedno zdanie, że powiedziałaś też, że zawsze, czy zawsze, najczęściej wszyscy zmieniają te w telefonach aplikacje na duński. I ja właśnie też tak zrobiłam tydzień wcześniej i w sumie po twoim nagraniu tu zaraz zmieniłam na polski. Czyli dałaś sobie też prawo do tego, żeby złapać oddech. Tak.
A jakbyś miała powiedzieć, według ciebie, co było dla ciebie główną zaletą tego kursu grupowego? Że mogliśmy się spotykać na żywo, to na pewno było fajne, że w sumie w kursie są też osoby, które w sumie też mogą mieć podobne problemy do mnie, bo w sumie każdy, jak chyba się uczy, myśli, w swojej głowie ma raczej podobne myśli, więc to akurat było fajne. Wiem, że na początku tego kursu też tak nie do końca byłam systematyczna i robiłam te zadania, bo Ja to pamiętam. jakby o nich po prostu zapominałam. I akurat tutaj to już się nauczyłam po tym drugim kursie. I w sumie uważam, że te podstawowe, modalne czasowniki, one są bardzo ważne w duńskim, chociaż w szkole też już niby je miałam, ale no po twoim kursie stwierdziłam, że ja jednak ich nie znałam, teraz dopiero je potrafię wykorzystać. To jest I bardzo ciekawe. wiem kiedy co, do czego. Czasami jeszcze może się pomylę, jak muszę coś szybko powiedzieć i albo nie przemyślę, ale przynajmniej jestem świadoma swojego błędu. Pięknie. I to też jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówisz, jak osoby słyszą, że w tym kursie między innymi są czasowniki modalne, to tak machają ręką, mówią, a to ja je znam, skel, mobil, ja to słyszałam, u nas w szkole to było. I pamiętam też, że tutaj był taki zgrzyt, a później szybko się okazało, o matko, to ja to zupełnie inaczej rozumiałam, inaczej używałam, rzadziej używałam, źle używałam, prawda? Tak. Nawet jak w szkole próbowałam się dopytać o to i tak jak myślałam, że jest, no to nauczyciel tam wiadomo tłumaczył po duńsku, to w sumie ja tak nie do końca wiedziałam, co on tłumaczy, więc w sumie zapamiętałam tak, jak mi pasowało. Czyli zbudowałaś sobie swoją teorię, co to znaczy, i na tej podstawie używałaś w życiu, a to z kolei czasami kończyło się tym, że nie było, że była ta komunikacja taka niepełna. Tak, Normalnie. dokładnie. Powiedziałaś też, że w drugim kursie nauczyłaś się systematyczności. A jakie kursy masz na myśli? Przydatne duńskie zwroty. Który też można spotkać jako powszechne duńskie zwroty. To powiedz trochę o nim, bo tam jest 30 modułów, 30 lekcji wideo, takich krótkich. Są też lekcje powtórkowe, jeszcze krótsze, i jest 30 lekcji grupowych nagranych, gdzie możemy poszerzyć ten materiał. Co byś powiedziała, jak ten kurs z kolei wpłynął na twój duński? Bo zaraz po tym kursie grupowym zdecydowałaś się, a nawet jeszcze w trakcie, wskoczyć do drugiego kursu. W sumie to stwierdziłam, dobra, idzie mi dobrze na pierwszym kursie. No to akurat ruszył twój drugi kurs, no to stwierdziłam, no w sumie nie ma nic do stracenia. Tam ma być 30 zwrotów, no to na pewno myślę, no coś się przyda. Tylko szczerze, to sama jestem zaskoczona, że te 30 zwrotów, to one są naprawdę, praktycznie wszystkie są pomocne. I mega się cieszyłam, jak na przykład w pracy ktoś użył te zwroty, a wcześniej nawet w ogóle o nich nie miałam pojęcia, co to znaczy. A teraz je zrozumiałam i się cieszyłam. Brawo. To jakbyś miała powiedzieć, bo tak sama powiedziałaś, że tak troszkę może sceptycznie podeszłaś, jak słyszałaś, no dobra, jakieś tam 30 zwrotów, może coś się przyda. To jakbyś miała powiedzieć sobie, doradzić jakby tej sobie z przeszłości, widząc opis kursu, powszechne duńskie zwroty, 30 zwrotów. Co tak naprawdę tam w tym kursie można znaleźć? Czy tylko te 30 zwrotów? No właśnie nie, właśnie tego też nie wiedziałam, bo w sumie nawet ja tu pewnie nawet nie przeczytałam, co to jest za kurs, ale jak się zapisywałam, to tak sobie pomyślałam. Ale właśnie te ćwiczenia i wszystkie zadania też można sobie jakby uporządkować, jakby ten zwrot we wszystkich czasach, ale też na pewno się nauczyć dużo więcej innych słów. Czy w ćwiczeniach różnych, bo to akurat też mi dużo pomogło, bo na przykład dużo rzeczy też nie wiedziałam.
Okej, czyli czujesz, że oprócz tych 30 zwrotów, co było tym takim minimum w tym kursie, mocno wzbogaciłaś zasób słownictwa. Tak. I czuję, że to są takie słówka typowo podręcznikowe, choć ja podręczników nie używam, czy rzeczywiście takie słowa wyciągnięte z prawdziwych rozmów? Nie, z prawdziwych rozmów na pewno. Bo teraz już jak słucham, jak Duńczycy rozmawiają, to już wyłapuję, że są te wyrażenia z twoich wszystkich kursów. Czyli zaczynasz rozumieć też więcej, jak słuchasz. Tak. I łatwiej jest ci rozumieć? Tak. W ogóle te wszystkie zwroty, ultryki, tak? Tak. Są bardzo przydatne, bo wcześniej tak się zastanawiałam, jak słuchałam, co oni mówią, to niby rozumiałam te słowa, ale w ogóle nie znałam kontekstu tego. Ale no teraz już wiem, bo po prostu taka kolejność tych słów użytych, no to znaczy w ogóle coś innego. Dlatego nie mogłam wcześniej w ogóle kontekstu zrozumieć. A, bo tłumaczyłaś sobie pojedyncze słowa, nie wiedząc, że Tak. to jest wyrażenie, zwrot, ultryk, i dlatego zastanawiałaś się, no jak, no ja znam te słowa, ale to nie ma sensu, Tak. co on powiedział. A teraz nawet czasami powiedzą to szybko, a ty już wiesz, a to jest zwrot i wiesz, co znaczy. Tak. Tak, A tak. czy zauważyłaś też, że może Duńczykom jest łatwiej zrozumieć ciebie? No Kiedy już mi używasz? nawet częściej odpowiadają i nie zmieniają tak szybko na angielski. Chociaż też się tak zdarza. Ale no, wydaje mi się po prostu, że też wyćwiczyłam sobie, jak tę kolejność słów w zdaniu, i to jest dla mnie takie łatwiejsze bardziej. Czyli budowanie zdań, Tak. to na czym się skupiliśmy, zwłaszcza w kursie grupowym. Mhm. Jakbyś miała powiedzieć z twojej perspektywy jako ucznia, komu byś poleciła kurs przydatne, powszechne duńskie zwroty? Na pewno dla kogoś, kto boi się mówić i popełniać swoje błędy, bo myślę, że w tym kursie jest mega dużo wiedzy też o tych czasownikach modalnych. W tym kursie też jest dużo informacji na ten temat, myślę. I też kto tak właśnie myśli, a rozumiem te słowa, ale nie do końca wiem, co on mówi. Albo sobie do. A czy osoby, które dopiero zaczynają przygodę z duńskim, skorzystałyby z tego kursu, poznając tam 30 zwrotów? No wydaje mi się, że na taką zachętę to będzie ok, bo myślę, że jak ktoś się zaczyna uczyć, znaczy w sumie to nie wiem, czy by był w tej szkole, czy to była jakby taka pierwsza sytuacja, gdzie ma w ogóle do czynienia z jakimś językiem, no ale tak mi się wydaje, że jak ktoś zaczyna, no to 30 zwrotów, no to dobry początek, mi się Tak. wydaje. A tym bardziej, że mi się wydaje też, że jeżeli ktoś zaczyna naukę i widzi takie postępy i na przykład jak usłyszy dany zwrot w rozmowie, to jakby będzie myślał, no tak, warto, no bo rozumiem. Czyli Tak mi się rzeczywiście wydaje. rozumiem. Czyli kurs fajny zarówno dla tych, co zaczynają, ale też dla tych, którzy chcą naprawdę zwiększyć zasób słownictwa, poćwiczyć wymowę i mówić i rozumieć lepiej. Tak. O, wymowa też jest w ogóle super, bo w szkole to nikt mnie nie poprawiał i jak tu przyszłam do ciebie na pierwsze lekcje, to pamiętam, ja nawet nie umiałam powiedzieć najprostszych słów, a myślałam, że mówię je dobrze i ja je tak używałam. Wow, to ile zmian, co nie? Tak. A w tych lekcjach wideo masz też nagrania, więc sobie możesz powtarzać te słowa kilkakrotnie i wracać do nich. Tak. No a Karolina, właśnie, tak? powiedz, co chciałaś powiedzieć? Jeszcze ten kurs powszechne duńskie zwroty właśnie najbardziej mnie nauczył, żeby uczyć się systematycznie. I teraz właśnie jak dla mnie są po prostu największe efekty nauki. A to przez to, że ja mówiłam, ucz się jednego zwrotu na dzień. Tak. Przez 30 dni. Tak.
Świetnie. No ja pamiętam też, że na początku był problem z systematycznością, jak byłaś w innym kursie, a w tym jednak coś się zmieniło. Teraz jeszcze zaczęłaś niedawno kurs o nazwie 8 tygodni, który trwa 16. Chcesz coś powiedzieć o nim w porównaniu do tych dwóch innych? Znaczy, tu już na pewno od razu jestem systematyczna, tak jak właśnie miałam to zmienić. Znaczy miałam, nie wiedziałam, że tak powinnam się uczyć, ale jakby już wiem. Więc jakby tu już od początku się uczę, no może nie codziennie, bo też nie będę po prostu, nie wiem, koloryzować swojej sytuacji, ale jakby no 4 dni takie krótkie na pewno i 1 albo 2 dni takie dłuższe nauki i na przykład zawsze na koniec tygodnia robię sobie te zadania i nawet i powtarzam jakby jeszcze te poprzednie, to już widziałam, że już pamiętam. Więc myślę, że te wyrażenia już zostaną na stałe. Świetnie. Jeszcze próbuję po prostu je użyć, żeby jak najszybciej to powiedzieć, znaczy na głos, ale też przy kimś. To mi tak jest jakoś najlepiej. Bo wtedy łatwiej zostaje w tej pamięci. Tak. Super. A jakbyś miała powiedzieć o jakichś różnicach pomiędzy tym kursem, na przykład powszechne duńskie zwroty, a kursem o nazwie 8 tygodni? W sumie to 8 tygodni mam wrażenie, że znaczy w sumie nie wiem, czy mam wrażenie, czy nie, ale chyba tam jest na pewno więcej wiedzy, jeżeli chodzi o te wyrażenia. I szczerze mówiąc, to tam muszę więcej uwagi poświęcić na to, bo jakby są te wyrażenia z jednym czasownikiem. I w tym trzecim czasie, tak szczerze, to mam problem, kiedy jest E, a kiedy jest H. I na tym, jakby na tych aspektach muszę się skupić. A w sumie na tym powszechne duńskie zwroty, to jakoś było dla mnie, nie wiem, łatwiejsze, że jakby te zdania są jakby inne w ogóle. A tutaj jakby niby to wiem, ale później na następny dzień sobie sprawdzam, czy na pewno to wiem. I czasami się okazuje, że jednak zmieniam ten czasownik. Znaczy mówię tylko tutaj jakby o tej trzeciej formie. To mi jakby Tak, najwięcej mówimy. sprawia chyba problemu. Czyli mówimy o tych formach statycznych i dynamicznych, Tak. czyli tak, żeby słuchaczom uzmysłowić, na przykład mamy czasownik come jako przychodzić, a na lekcji dowiadujemy się, że come może mieć dwie formy. Jedna może oznaczać przychodzić, a druga może oznaczać na przykład wkładać. Nie? I tych czasowników jest więcej, takich z dwoma formami, statyczną i dynamiczną, i ten kurs właśnie pokazuje te różnice. Także tutaj na tym jest duże skupienie również, żeby to rozróżnić i wiedzieć, jak stosować. Karolina, świetnie. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać z perspektywy osoby, która uczy się duńskiego, pomagając podjąć decyzję osobom, które no, tak się zastanawiają, czy zainwestować w taki kurs online? Znaczy, ja na pewno nie żałuję, że mogę uczestniczyć w kursach z tobą, bo w sumie, tak jak już w sumie rozmawiałam też z innymi dziewczynami w kursach, no to też już dużo osób ma takie doświadczenie, że ta szkoła językowa, no tak nie za dużo daje, że tak powiem, więc to ogólnie myślę, że dużo osób tak twierdzi. A po prostu ja uważam, Kasia, że ty świetnie tłumaczysz w ogóle, nawet jak wiedziałam, że już się pytam o coś 5 razy, no to i tak jakby ty to wytłumaczysz, tak jak żebym ja to w końcu zrozumiała. I widzę, że jakby nadal, jakby ty wiesz, że ja nie rozumiem, to będziesz to tłumaczyła w inny sposób, żebym ja to w końcu zrozumiała. I tak jest za każdym razem w sumie. Więc myślę, że jeżeli ktoś tak naprawdę chce mówić po duńsku, no to powinien się jakby uczyć z tobą. Dziękuję. Dziękuję, jest mi bardzo miło. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich postępów, bo tak naprawdę tak ze mną uczysz się od 4 miesięcy, można powiedzieć, a z tego, co mi mówisz, to
inaczej ten duński wygląda w ciągu zaledwie 4 miesięcy, bo tak często słyszę, że ludziom nie chce się wierzyć, skoro oni się już uczyli 2-3 lata, to jak oni mieliby zrobić duże postępy w tak krótkim czasie? A ty udowadniasz, że rzeczywiście można. No Nawet tak. ostatnio mówiłaś, że miałaś rozmowę z lekarką i co tam się stało podczas rozmowy? O, właśnie pani mnie pochwaliła, że ładnie mówię po duńsku i się bardzo cieszyłam z tego, bo w sumie to była moja pierwsza rozmowa taka, bo w sumie my tam byliśmy chyba z pół godziny i cały czas gadałyśmy. I właśnie powiedziała, że bardzo ładnie mówię i wszystko zrozumiałam, ona mnie. No jak coś tam nie szło, no to wolniej mówiła, więc było naprawdę sympatycznie. I myślisz, że 4 miesiące temu mogłabyś przeprowadzić taką rozmowę? Nie, na to na pewno nie. Nie. Nie ma nawet takiej możliwości. Czyli można się tego duńskiego nauczyć szybciej? Znaczy wcześniej to ja na pewno nawet jakbym znała w ogóle te słowa, ale no ich nie znałam. To ja bym się po prostu bała tego. Jakby teraz już mi przeszło to, że powiem źle, o Jezu, co oni sobie o mnie pomyślą. A teraz w sumie myślę, okej, no powiedziałam źle, no trudno. Świat toczy się dalej, że tak powiem. Nic się nie stało. I dajesz sobie szansę. Tak. I widzisz rezultaty. Tak, ogromne. Coś pięknego, Karolina. Dziękuję za twój czas, za to, że chciałaś się podzielić ze mną i z nami swoimi postępami z językiem duńskim. Ja mówię, jestem zainspirowana twoimi postępami i cieszę się, że tak dzielnie idziesz do przodu, a inwestując w siebie, w swój duński. No i dzięki temu ta twoja komunikacja w tak krótkim czasie, bo to zaledwie 4 miesiące, zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Że gratuluję ci i kibicuję ci dalej. Dziękuję. Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich do zapoznania się, jakie kursy oferuję, a je znajdziesz na stronie kasiakrasucka.com. Pozdrawiam razem z Karoliną. Karolina, dziękuję Tobie za Twój czas.